Trwa kolejna edycja dziennikarskiego konkursu imienia Krystyny Bochenek. Serdecznie zapraszam wszystkich dziennikarzy, aby stanęli w szranki z najlepszymi w swoim fachu. Ogromna nagroda Marszałka Województwa Śląskiego, 50 tysięcy złotych. No i oczywiście tytuł Grand Prix, który jest nie do przecenienia. W tym roku chciałam także zaprosić studentów. Studentów do udziału w pierwszej edycji studenckiej odnogi tego konkursu. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przekazuje 5 tysięcy złotych na nagrodę za najlepszy materiał, które studenci opublikowali w 2017 roku. Zdaję sobie sprawę, że jest sesja, że to już nie jest teraz pora napisania tych materiałów, ale zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia, więc studenci, jeśli w zeszłym roku opublikowałeś jakiś fajny materiał dotyczący Śląska, ziemi częstochowskiej, ale to nie musi być związek dokładny, to może być związek poprzez jakąś osobę, która tu mieszka, poprzez jakieś procesy społeczne, gospodarcze, kulturalne, które tu zachodzą. Jeśli coś opublikowałeś, ale co znaczy opublikowałeś, też nie zależy nam na jakichś wielkich mediach. Wystarczy na stronie internetowej, na blogu literackim. Zgłoś się. Czeka na ciebie duża nagroda finansowa oraz możliwości, nowe możliwości i otwarcie się na różne kontakty medialne. Zapraszamy.